Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider Underworld. Jesteśmy teraz w posiadłości Croftów, właściwie w podziemiach. Weszliśmy do grobu, tak bezczelnie. O, sekret na samym początku. Weszliśmy do grobu i szukamy teraz tego, co w sumie znalazł ojciec Lary, czyli prawdopodobnie drugą rękawicę. Czy tu było coś jeszcze? Nie, chyba. Informacje o terenie. No, tu jest 13 sekretów i 1 relikt. Czyli ten poziom trwa trochę więcej, chyba trochę dłużej niż myślałam, że będzie trwał. No, ale spoko. Odkryjemy, co tu mają za tajemnice. O, kolejny sekret. Miałam nie rozwalać tych dzbanków, ale... Kamero, nie ułatwiasz mi tego. Aha, bo to jest supa. Supa tu jest! O, mogę wejść na słup. Dobrze, dziękuję za te podpowiedzi, ale nie są mi potrzebne. Okej, no i proszę. Lara w krypcie ma nietoperze. No, jak to Winston powiedział tam wcześniej, niestety nie dbał ostatnio o kryptę. Dlatego tu pełno pajęczyn, nietoperzy i innych dziwnych pseudo-rzeczy. Dobra, nie pamiętam, co tu się robiło za bardzo. No to standard. Tam widzę, że jest jakiś sekret. Ale po co ja po sekret idę? To są już naleciałości ze starych części Tomb Raiderów. Dobra, Boże, no ileż... Aha, tu jeszcze pająki są. Teraz to pająk nawet może mnie zabić. Bo oczywiście zaskoczyłam tak inteligentnie. O, to jest jakaś płytka naciskowa. No raczej bym nie zdążyła tam dobiec. Tu pewnie jest sekret, no, wiedziałam. No dobrze. To musimy coś postawić na tym chyba. Tu coś jest? To jest. Co to w ogóle jest za posąg tutaj, masz, Laro? Jakiegoś upadłego anioła. No dobra. Dokąd ja mam dojść? To są w ogóle rusztowania. Tam, skacz. No ale wchodź. Wiem, że tu jest sekret, ale... No Boże! Dwie pająki. Ale tu jest też drążek właśnie. Aha, to do kolejnego sekretu. Kurde! Ja tu szukam przejścia, a nie sekretów. Z tamtej strony jest coś jeszcze. O, świetnie. Pewnie po co trafić na drążek? Aha, jestem z powrotem na dole. Świetnie. Tu są jakieś ważne, istotne rzeczy. No, no hopaj, hopaj. Czy tu jest apteczka? Tak. O, tu jest jakieś otwarte przejście, super. No. Dwie pająki. Czy to właśnie czasem nie była jakaś czasówka? Coś mi się kojarzy. Tak, dobrze, czy coś nie wiem. To są te pająki znowu, słyszę Was. ja nie mogę. Trzeba Winstona zwolnić, moja droga. Nie uważasz? Te pająki w piwnicy trzymać, no. Tu jest zejście na dół, tu jest apteczka. O, tu jest... pająki, oczywiście. Ale tu jest... to, co będzie nam potrzebne. Tak. A po drugiej stronie? Aha, tu mamy... tu mamy kolejne takie coś i tam mamy takie coś. Jeszcze jedno. Z wejścia na... Boże, w ogóle jakieś zmutowane te pająki są, jakąś zieloną breją bryzgają. Aha, no i to jest to samo. Przypuszczam, że muszę rzucić tym. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to tak trzeba zrobić. Lara, nie możesz szybciej. To potrwa wieki. Ale w sumie fajnie, że jest taki poziom posiadłości, taki, wiecie... No bo nie mamy jakby posiadłości dostępnej tak normalnie. Nie, to jest... O myky. W ogóle zatopiła się pod ziemię. Miałaś tym rzucić, ale nie pamiętam jak się rzucało. Shiftem? Kontrolem? A, kontrol to latarka. O Boże, znowu muszę sobie przypomnieć, jak to się rzucało. Okej, już chyba wiem. Aczkolwiek nie wiem, czy mi się to uda. Zaraz zobaczymy. Prawie. Ona jak zwykle rzuca trochę w dziwną stronę. Dobra, trafiło za kratki. Dobra, to jeszcze drugi ten musimy. Bo to trzeba było chyba dwóch z tamtej strony. Tu jest jeden, ale nie wiem po co mi ten jeden. Dobra, chodź. Chodź, klocuszku. Fajnie wyglądają te pajęczyny tutaj. Dobra, trochę się obróć bardziej tak... Nie. Chcę stać jak najbliżej. Okej, dobra. Udało się. Teraz powinnyś... Właśnie nie wiem, czy ten trzeci też nie był tu potrzebny. Mówiliście mi też coś o tym... o zostawieniu... tych... ale nie pamiętam co dokładnie. Sorry. Jestem okropna w czytaniu komentarzy, naprawdę. Ostatnio mi coś w ogóle nic nie idzie. Tylko czy to wystarczy? Tak, wystarczyło. Okej, super. To dobrze. Już się bałam. Dobra, teraz mamy coś takiego. Tylko nie mam pojęcia, co tu się za bardzo robiło. Są jakieś dźwignie. O kurczę. To była jakaś zagadka. Trzeba było chyba zostawić to tak, żeby... Aha, te anioły były tylko zaznaczone w świetle. Tylko nie wiem, dlaczego akurat dwa razy przeciągnięcie tego nam to dało, ale dobra, nieważne. To. Może to po prostu kilka razy... Okej, dobra. Zabezpieczenia, kurcze, kryptowe. Szaleństwo. I to była chyba czasówka. Bo to sprawia, że te drzwi się otwierają, tylko wydaje mi się, że na czas. A, tutaj jest wejście. Tylko chyba mi nie wystarczy czasu. O, jakim fuksem! Ach, oczywiście pająki. Dobra, czy ja mogę zapisać grę tak na wszelki wypadek, żeby mnie to nic nie zjadło? Dobra, czy ja mam jakieś info w dzienniku? Bo tak z tym dziennikiem to różnie to bywa. No, ale kolejne pająki, gdzieś to słyszę już. O, tu jest kolejny sekret, widzę. I tu jest wejście na górę. Oj, tu jest kolejny sekret. Może chyba będziemy mieli najwięcej sekretów w tej posiadłości. I dlatego mamy już 8 na 13. No dobra, wchodzimy na górę. No i proszę, mamy kolejną rękawicę. Tak sobie po prostu leży, nie? I czeka na Larę. Hello, Lara. Here in this room is everything we recovered from Bogavati, Thailand. Be especially careful with the trolls. They managed to kill 6 of us before we boxed them up. They were protecting one of Thor's gauntlets and a map showing where the rest of his treasures were hidden, all of which are necessary to open the way to Avalon. The Norse believe this site contains a powerful weapon, and to safeguard against this possibility, I destroyed the original map. I hope this was not a terrible mistake, but if it was, I hope you and your mother can forgive me. Tak, i mamy drugą rękawiczkę. Teraz tylko brakuje młota. No i niestety razem z maszkarami. Au. Czekajcie, jak to było? Dobra, coś mi się udało zrobić, aczkolwiek tak bardzo nie ogarniam tej adrenaliny. Nie, no głupia. Muszę ich zdeptać. O nie. Zapomniałam, że oni tak działają, że się ich nie dobije do końca, dopóki się ich nie zdepta. A, no dobra. Ich spotkamy więcej w późniejszym czasie. W ogóle, ale to jest, no, masakra z nimi. Co to? Aha, dzbanek był. O, to. To jest do przesuwania. Tu są jeszcze dzbanki jakieś. Rozwalajmy całą kolekcję, którą tatuś Lary przywiózł. Co się będziemy przejmować. No, chciałabym zmienić jeszcze tam. O. Tutaj mamy coś. Ale do czego to było? To mogę przesunąć, ale właściwie gdzie? Wow, 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 wow. That's shaking camera. O, tu jest apteczka. Swoją drogą. Nie zauważyłam. One się strasznie zlewają. No. No Lara, nie udawaj, że nie możesz tu wejść. Nie oszukuj. Noż. Oszukistka jedna. To jest sekret. Ja muszę tam iść. Tu tędy nie doskoczę. Muszę iść tamtą stroną. W tamtą stronę muszę ten klocek przeciągnąć. Znaczy klocek, kolumnę. Boże, jak ona to lekko w ogóle przesuwa. Nie no. Boże, nie na drugą stronę. No. Tylko nie wiem, po co mi ten drążek tam był. No, Lara. Znowu mnie oszukujesz. Nie tu, tu. I spadnij. O, dobra. Tam jest sekret. Dobra, już go nie będę brała. Olać. Okej. Okay. Dobra. No to nie wiem, po co mi był ten drążek. No, tamta rękawica dłużej trwała, że tak powiem. Nie naładowana. Tylko latarkę. Prawda, trochę światła tu jest, ale no nie zaszkodzi. Wszystko się sypie. Pewnie kolejny sekret, widziałam. Ile ich mamy? 10 na 13. No jakbym zabrała jeszcze tamten, to bym miała 11. Nie wiem, gdzie są następne dwa. Okej. Wychodzimy jakimś w ogóle innym, zupełnie tajnym wyjściem, nie? O! Teraz mamy scenę właśnie z początku gry w ogóle. To, co zaczęło nam się wszystko rozwalać, nie? Cały Croft Manor nagle stanął w płomieniach z niewiadomych przyczyn. Ale tym razem dowiemy się trochę więcej. Przynajmniej. A tu ostatnio miałam problemy. Ja zapiszę, bo ostatnio mi się to zbagowało. I nie chciało mi to... Te drzwi nie chciały opaść. O, dobra. Tym razem się udało. O, apteczka. Wow. Chill, chill. Zaraz, a ten... O, możesz to zbić. To jest twoja waza, Naro. Dlaczego ty bijesz swoje własne wazy? A tak, tutaj rozwalająca się podłoga. Again. Wow. Nad płomieniami. Jej, proszę bardzo. I know. I know. Drop it, Zeb, or I'll drop you. What? So you can shoot me again? It wasn't Lara. Why would she set fire to her own home? She got it to the vault. It had to be her. Is that what happened here? Someone blew open the vault. All right. Say it wasn't. Someone who looked a hell of a lot like you opened it using the retina scanner. Impossible. Exactly. then what happened? You? She got away with Amanda's race stone. Ooh. Where's Alister? We haven't seen him. I'm going to the tech room to watch the security video. You two get out before the roof comes down. Okej, dobra, no to dalej gramy. Szukamy Alistera. Halo, Alister. Gdzieś się zgubił. Musimy tam wejść chyba. Nie wiem, nie pamiętam. Szczerze mówiąc. Tutaj nie. Alister. Ała, czemu mnie to boli? Znaczy ja wiem, ogień w ogóle. Aha, ten w ogóle nie mogę przejść. No co ja mam zrobić? Laro, pomóż mi. Help me. O, czekajcie, widzę. Widzę dziurę. I see the hole. Jak ja mam tam wejść? Muszę stamtąd jakoś. Ale no... Przecież ja tam nie wejdę. Dopiero co stamtąd zlazłam. Oh my god. Tutaj, o. Wow. Dobra. I teraz przez dziurę. No i proszę, druga Lara. Jakie jej oczy świecą jak kot. Jak kotu. Tak. Tylko, że ta Lara ma warkocz. I co ciekawe, czerwone włosy. I w ogóle... O, super, Alister umiera. W ogóle nie wiem, dlaczego Zip pomylił aż tak tą Larę z tamtą, no bo co prawda wyglądała tak samo, ale no inny kolor włosów, warkocz i inne ciuchy. No bez przesady nie była identyczna. Więc jednak... No, chyba nie pomyślał, że się Lara przefarbowała w ciągu paru sekund. Alister! I feel bloody awful. Just lie still. I'll see. See you. Alister, hold on. See you. In Avalon. Ciekawe, dlaczego akurat w Avalonie. No, smuteczek. Aczkolwiek za Alisterem tak nigdy nie przepadała mi jakoś szczególnie. Nie wiem, to była postać akurat nie robiąca na mnie wrażenia. Szkoda jej posiadłości. Ona była taka piękna. No. What the hell was that thing? I've only seen something like it once before. A doppelgänger that Natla sent after me years ago. That one didn't have a mind of its own. No I ta jest dosyć dobra. How would Natla have sent it if she's Amanda's prisoner? They're a team of sorts. Amanda and Natla, her pet Atlantean god. What are we going to do? After I deal with the authorities, I'm going to Southern Mexico to retrieve Thor's belt. What? Alister's dead and it's just business as usual? I need Thor's belt to get his hammer. I need the hammer to kill a god. Yeah. Badass. Tak, i zostaw ich w tych zgliszczach domu. O mój Boże. I tak, lądujemy w Meksyku. Dostaliśmy dżungla, ciężki ubiór, dżungla spodnie, dżungla shorty. Dżungla ciężki ubiór może, bo tam pada. Może być Larze zimno, no co? Kurczę, nie wiem sama. Na razie pistolety maszynowe. Ziu! Tak, i tutaj mamy motor. Proszę Państwa, tak, takie nawiązanie do klasycznych starych Tomb Raiderów, gdzie w prawie każdej części był jakiś pojazd do sterowania, chociaż chyba w jedynce nie było, w dwójce było, w trójce były, w czwórce też był i w piątce wydaje mi się, że tak, ale głowy za to nie dam. Nie pamiętam dokładnie, ale no tak, takie mi się kojarzy nawiązanie bardzo do starych Tomb Raiderów. Odnośnie jeszcze tego doppelgängera całego, to jest po prostu, jeśli jeszcze jest ktoś, kto tego nie kojarzy, to w Anniversary mieliśmy po prostu taką mięsną Larę w jednym z poziomów i ona tam faktycznie nie potrafiła myśleć nawet samodzielnie, była po prostu zbudowana tak samo jak Lara Croft, ale jakby się nie poruszała sama z siebie. Tutaj ten właśnie doppelgänger jest już samodzielnie myślący, ma skórę i w dodatku jest bardzo dobry w walce, więc no łatwo z nim nie będzie. Jak widzieliście, zresztą zamordowała bez niczego Alistera. Miało być tak dramatycznie, a w sumie nie wiem. Jak ja grałam w Underworlda po raz pierwszy, to też jakoś niespecjalnie nad tym Alisterem płakałam. Nie wiem, może jestem bez serca, ale mi się wydaje, że po prostu te postaci tutaj są dosyć słabo rozpisane mimo wszystko, chociaż Lara i tak ma całkiem fajny charakter. Natomiast cała reszta jest tak, wiecie, troszkę po macoszemu potraktowana. No, także ogólnie jest jeszcze taka ciekawostka, że na Xboxa zostały wydane dodatki do Underworlda, które nie zostały wydane nigdzie indziej i to była jedna z tych smutnych rzeczy, które właśnie, które nie wiem, nie lubiłam, której właśnie nie lubiłam i jedyna chyba gra, jedyne dodatki, dla których bym kupiła samego Xboxa. Bo były bardzo fajne i z tego co pamiętam właśnie tam się też sporo dowiadywaliśmy o samym doppelgängerze. Nie jestem pewna, czy nawet nim samym się nie dało sterować. Więc mieliśmy tam jakby Larę z warkoczem trochę. Więc to było super i szkoda, że właśnie tych dodatków nie wydali później już na inne platformy. No ale jak widać, nie wiem, nie było to chyba opłacalne tak do końca. No dobrze, w każdym razie tutaj będziemy kończyć. W następnym odcinku będziemy zwiedzać Meksyk. Jest tu bardzo deszczowo, jak widać. I zobaczymy, co tu odkryjemy. Także dzięki bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa!